Witam, środa, kolejny odcinek z cyklu Jak powstaje syndrom mojego faceta. A dzisiaj będzie o brak uwagi, czyli tego, czego brakuje mi jemu facetowi z lat dzieciństwa, czyli co się wtedy dzieje, na co to ma ogólnie wpływ brak uwagi. A więc jeżeli nasi rodzice byli zajęci, nasi rodzice na przykład prowadzili biznes, nie mieli czasu, wychowywała nas na przykład babcia, albo wychowywał dziadek, ale rodziców nie było dookoła, wiadomo, dziecko odczuwa. Możemy mieć na bardziej kochającą babcię, na bardziej kochającego dziadka, ale jednak nasi rodzice to podstawa. Dziecko odczuwa właśnie, że obok niego nie ma ani ojca, ani matki, albo rodzice są, ale są zajęci. Zobaczmy, ilu w dzisiejszych czasach rodziców spędza czas na telefonach, zamiast czynnie uczestniczyć w wychowaniu dzieci. I teraz, jakie są tego konsekwencje? Miły facet, kiedy dorasta, oczywiście to również się tyczy syndromu tak zwanej miłej kobiety, ale ten kanał jest poświęcony właśnie miłemu facetowi i temu syndromowi. A więc, kiedy miły facet, miły chłopiec otrzymuje mniej uwagi, to zawsze tego, czego nie otrzymujemy w dzieciństwie, będziemy szukali w życiu dorosłym. A więc później miły facet może wchodzić właśnie w interakcje, w różne związki z osobami narcystycznymi, bo w tym momencie będzie szukał uwagi, będzie szukał akceptacji, dlatego że tego nie otrzymał. A więc jeżeli mamy coś takiego, stwierdzimy u siebie, że mamy brak uwagi i szukamy nadmiaru jakby uwagi ze strony ich ludzi, to warto być świadomym, warto być przyzornym, że w naszym życiu mogą się pojawiać takie osoby, które właśnie potrzebują również braku uwagi, mają brak uwagi, ale również potrzebują tej uwagi, ale możemy właśnie przyciągać takie osoby narcystyczne. Dlatego świadomość, jak zawsze mówię na tym kanale, świadomość, świadomość i jeszcze raz świadomość. I przede wszystkim, jak pracować nad tą zmianą. Przede wszystkim, jak pracować nad tym, żeby mieć tą uwagę. Bo możemy pewne rzeczy, bym powiedział, że bardzo dużo możemy zmienić. A więc jeżeli nie otrzymaliśmy uwagi, kiedy byliśmy dziećmi, zaczynamy dawać sobie więcej uwagi. Czyli co? Wracamy do korzeni. Akceptacja przede wszystkim. Skupianie się na swoich potrzebach. Bo tak jak mówiłem wcześniej, miły facet zawsze się skupia na potrzebach innych ludzi. Nie skupia się na swoich potrzebach. A to jest właśnie bardzo szybka droga do życiowej porażki. Dlatego warto się skupić, przede wszystkim wziąć sobie kartkę papieru. Niedługo nowy rok, za około 2 miesięcy. I wtedy wypisujemy swoje cele, wypisujemy swoje potrzeby, na czym chcemy się skupić w następnym roku. Aczkolwiek nie musimy czekać nawet do następnego roku. Warto już ten proces rozpocząć dzisiaj, rozpocząć go teraz. I wtedy piszemy, co jest dla nas ważne, jakie są nasze potrzeby. I spróbujemy te potrzeby swoje zaspokajać. Próbujemy właśnie akceptować siebie takimi, jakimi jesteśmy. Przede wszystkim nie obwiniamy siebie za to, co się w naszym życiu, w naszym dzieciństwie wydarzyło. Bo mamy taką tendencję do tego, że się obwiniamy. Obwiniamy się za wszystkie złe sytuacje. Jeżeli byłeś dzieckiem, jeżeli byłeś chłopcem, który nie otrzymał uwagi, który nie otrzymał akceptacji, który nie otrzymał miłości, który nie otrzymał tych wszystkich potrzebnych rzeczy do normalnego rozwoju, najgorszą rzeczą, jaką możesz zrobić w swoim życiu, to się obwiniać. Bo poprzez obwinianie nic się nie uleczy, nic się nie naprawi. A więc dajemy sobie akceptację, dajemy sobie uwagę, dajemy sobie miłość, spełniamy swoje cele, spełniamy swoje marzenia. Pracujemy nad sobą dzień i noc. Pamiętajmy, że praca nad sobą
To jest najtrudniejsza praca na świecie, dlatego że od tej pracy nie ma urlopów. I kiedy idziesz do pracy, pracujesz, szef ci daje wolne. Kiedy pracujesz dla siebie, również możesz wziąć sobie wolne, ale od pracy nad sobą nie ma wolnego. Pracujemy cały czas. Co to przynosi? Przynosi to ogromne zmiany w naszym życiu. Oczywiście decyzja należy do ciebie. Zrobisz to, co będziesz chciał. Ten film jest typowo instruktażowy i każdy jest dorosły i każdy wie, co powinien zrobić. Jedni zrobią z tego użytek, a drudzy po prostu co oleją i powiedzą, co ten koleś gada. Oczywiście decyzja, tak jak powiedziałem, należy do ciebie. Ten film jak zawsze wyląduje na moim kanale na YouTubie. I w tym momencie, jak powiedziałem wcześniej, na temat potrzeb. Bardzo ważną potrzebą jest dbanie o swoje ciało. W szczególności, kiedy wejdziemy w ten nowy rok. Będziemy mieli założenia. Założenia, jeśli chodzi o sylwetkę. Będziemy chcieli. Bo chcieć to jest jedno, ale pamiętajmy, że to już nie chodzi o to, że chcemy. To jest bardzo ważne przede wszystkim dla naszego mentalu. To jest przede wszystkim ważne dla naszego zdrowia, żeby dbać o naszą sylwetkę, bo kiedy twoje ciało jest zaniedbane, to wszystko nagle zaczyna się, nie układa się tak jak powinno. Również kiedy dbasz o swoje ciało, jest to jedna z podstaw budowania miłości do siebie, bo jak możesz budować miłość do siebie, czy akceptację, czy te wszystkie rzeczy, o której powiedziałem wcześniej, skoro nie akceptujesz siebie, skoro nie dbasz o swoją sylwetkę. A więc pod spodem tego filmu będzie link do mojego poradnika, jak schudnąć i zachować zdrową sylwetkę na całe życie. Wersja w trzech formatach, czyli tam będzie audiobook do słuchania, będzie tam wersja książkowa oraz wersja w e-booku. A więc są różne wersje, możesz sobie przesłuchiwać, możecie sobie przesłuchiwać, czy czytać na czytniku, albo po prostu zamówić książkę i tą książkę możecie z sobą nosić. Warto sobie te rzeczy przypominać, bo to naprawdę zmienia ogromnie wiele. Sylwetka, tak jak powiedziałem wcześniej, jest ogromnie ważna w naszym życiu. A więc do następnego razu. Oczywiście, jeżeli ten filmik wam się spodobał, jeżeli widzicie w nim wartość, przede wszystkim ten filmik skomentujcie, wyślijcie ten filmik dalej, bo w tym momencie algorytm będzie go przesyłał. Pozdrawiam.